czerwcu chcemy to uroczyście otworzyć. Zadanie, które uniósł samorząd miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. Zadanie, które zanim do krótkiego historycznego, do krótkiej historii wrócę, chciałbym serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości panią Jolantę Fedak, wicewojewodę lubuskiego. Serdecznie witam. Helena Włodarczyk, Departament Gospodarki. Serdecznie witam. Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Michał Stosik. Serdecznie witam. Jest również wicedyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pan Marek Legidowicz. Serdecznie witam. Parafię naszą reprezentuje ksiądz kanonik Stanisław Pawł. Serdecznie witam. Również bardzo serdecznie witam pana dyrektora Franciszka Kuncewicza. Komisję Sejmiku Ochrony Środowiska serdecznie witam na czele z jej przewodniczącym panem Janem Świrepą i przewodniczącym Władysławem Dajczakiem. Serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Ratajczyka. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego starostwa Strzelecko-Drezdeneckiego pana Wiesława Makowskiego. Witam pana starostę powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego pana Lecha Czabla. Są wśród nas pracownicy i dyrektorzy firm. Inżynier kontraktu wraz ze swoimi pracownikami pan dyrektor Czesław Ziernik. Serdecznie witam. Główny wykonawca firma Infra Marcina. Reprezentują pracownicy i panowie prezesi. Pan Wojciech Maciejewski i pan Piotr Rybańczyk. Witam pracowników, radnych urzędu, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, radnych Rady Miejskiej na czele z panią burmistrz Bożeną Dubel. Serdecznie witam. Serdecznie witamy przybyłego pana wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, pana Zbigniewa Lewickiego. Spółki, nasze spółki reprezentują pan prezes PEC-u, pan Szczepan Słomczyński. Witam bardzo serdecznie. Zakład komunalny obok już wspomnianego prezesa Władysława Dajczaka reprezentuje główny księgowy pan Adam Bryk i również pracownicy. Bardzo serdecznie witam pana Jarosława Kręgielskiego, odpowiedzialnego za rozruch oczyszczalni wraz z pracownikami. Jest wśród nas również przewodniczący byłej poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, pan Jan Szylak. Serdecznie witamy. Witam media, telewizję Poznań, telewizję polską TV3 lubuską. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Gazety Lubuskiej w osobach pana Zbigniewa Borka. Byłoby niewybaczalną rzeczą nie powitać twórcy tego zamieszania, pana inżyniera Witolda Dąbka, głównego projektanta modernizacji oczyszczalni. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Myślę, że bardzo, bardzo ważną dla naszego miasta, dla naszej małej ojczyzny. A wszystko zaczęło się w poprzedniej kadencji, dokładnie 5 grudnia 1994 roku, kiedy to wraz z kilkoma kolegami z różnych gmin próbowaliśmy skorzystać z oferty spółki polsko-kanadyjskiej Natcol. No niestety poza koncepcją, którą ta firma zaproponowała, nie stanęła do przetargu. W związku z tym te pieniądze, które miały być pieniędzmi darmowymi rządu kanadyjskiego, niestety nie zostały skonsumowane. Ale one nie tylko u nas, nie zostały w ogóle skonsumowane w województwie lubuskim. Z
Stąd 13 lipca 1996 roku zarząd postanowił ogłosić przetarg nieograniczony na kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej pod hasłem Modernizacja oczyszczalni ścieków Strzelce-Kleińskie. W drodze przetargu, prawda, wybrano znakomitą, myślę, firmę pod redakcją inżyniera Witolda Odomka. Firma nazywała się wtedy Biuro Projektowo-Konsultingowe Prosol. Pracownia w Szczecinie, tak? Nic nie przekręciłem? Panie inżynierze, tak. A dzisiaj jest dalej, czy dzisiaj? Dzisiaj, tak. Oczywiście następny cykl przetargów nieograniczony, a więc wybór inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu. Tutaj wybrano firmę Inwes Usługa z jej dyrektorem inżynierem Czesławem Ziernikiem i wykonawca modernizacji wybrany w drodze również przetargu, czyli przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane Infra Marciniak z Gorzowa Wielkopolskiego. Prezesów już przedstawiałem, panu Wojciecha Maciejewskiego i Piotra Rybaczyka. Osobiście muszę powiedzieć, że wieloma obawami tutaj dzielono się podczas realizacji tej inwestycji, ale myślę, że to już historia i pozwólcie Państwo, że przejdziemy teraz do uroczystego podpisania protokołu odbioru inwestycji. Ja sobie pozwolę przeczytać ten protokół. Strzelce-Kleińskie, 2 lipiec 2002. Z odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pod tytułem Modernizacja oczyszczalni ścieków Strzelce-Kleińskie, spisanym w dniu 2 lipca 2002 Strzelce-Kleińskie. Komisja w składzie zdający: pierwsze, generalny wykonawca, przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane Infra Marciniak, spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Podmiejska 15C, osoby: Wojciech Maciejewski, prezes, Piotr Rybarczyk, członek zarządu. Drugie, podwykonawcy, Elektromont, spółka z o.o. w Gorzowie, Berkom, Szczecin, spółka z o.o. Inwestor bezpośredni, Urząd Miejski w Strzelcach-Kleińskich, Romuald Gawlik, burmistrz, Bożena Dubel, zastępca burmistrza. Przyjmujący, zakład komunalny, spółka z o.o. w Strzelcach-Kleińskich, Władysław Dajczak, prezes, honorata Krzysiek, kierownik oczyszczalni. Nadzór inwestorski, przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych Inwest Usługa, spółka z o.o. w Gorzowie, dyrektor Czesław Ziernik, inspektor nadzoru Krystyna Miedzianowska, inspektor nadzoru Józef Gizał, inspektor nadzoru Andrzej Trajlis. Komisja odbiorowa po zapoznaniu się z dokumentami odbiorowymi, w tym protokół z odbioru technicznych obiektów i osiągniętymi wynikami w trakcie rozruchu, potwierdzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, odbiera i przekazuje do eksploatacji w dniu dzisiejszym zadanie pod tytułem Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach-Kleińskich. Dane techniczne, kół średniodobowe 3000 m sześciennych, kół maksymalne 600 m sześciennych na godzinę. Typ oczyszczalni mechaniczno-biologiczno-chemiczna z osadem czynnym. Typ komory osadu czynnego, zmodyfikowany rów cyrkulacyjny z wybudowanymi osadnikami wtórnymi, blokowane z komorą nitryfikacji i komorą tlenowej stabilizacji osadu. Osiągnięta redukcja zanieczyszczeń organicznych 99,2%, związków azotu 87,2%, związków fosforu 95,4%. Załączniki do protokołu. Pierwsze, sprawozdanie komisji rozruchowej. Drugie, instrukcja obsługi. Trzecie, instrukcja BHP i PPOŚP. Czwarte, operat wodnoprawny. Piąte, instrukcja eksploatacji stacji transformatorowej. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielony Górze. Na tym protokół zakończony i podpisany. Zdający Wojciech Maciejewski, Piotr Rybarczyk, inwestor bezpośredni Romuald Gawlik, Bożena Dubel, nadzór inwestorski Czesław Ziernik, przyjmujący Władysław. Thank you.
A jest jedna. Na wszczelce przekapane i pióro się znalazło. Ja na samym końcu, ja tu przypilnuję tego, że będzie dwóch. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Nie wiem, który mam wziąć. Proszę bardzo, pan prezes. Pani kierownik, również biurę? Proszę. Czemu pan nie wie? Firma jedna. Oddalenie Ja mam taki swój zdobyty ze spisu, który... Nie, drogą. Pan jest droga. A czemu pan za to? Nie, za drogą. Nie, pan to... Teraz podzielimy to. Serdecznie dziękujemy. Zacznę od tych, którzy w rzeczywistości już to otrzymują w prezencie, a ma to służyć naszej wspólnocie. Prezencie, ciekawe. Wiesz? Teraz chciałbym zaprosić do przecięcia wstęgi, do uroczystego przecięcia wstęgi. Serdecznie zapraszam panią wojewodę, pan Fedak, również zapraszam panią dyrektor, zapraszam pana przewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska z Sejmiku Województwa Lubuskiego, pana Jana Świrepę. Serdecznie zapraszam, tu są nożyczki. Proszę bardzo. Jest jeszcze. Proszę. Janeszku, ty, ale tu przytrzymaj tu, przytrzymaj tutaj, a ja przepniemy teraz tak, dobra? 2, 3, 4, o, proszę bardzo. Pan z wami, pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Życie na ziemi byłoby niemożliwe bez powietrza, słońca i wody. Tam, gdzie człowiek zatruwa powietrze i wodę, nie szanując prawa swoich bliźnich, zostaje zakłócony porządek natury, pojawiają się choroby, zamiera życie. W naszych czasach ludzkość coraz głębiej uświadamia sobie, że świat przez Boga stworzony
wymaga od człowieka szacunku i troski. Jeśli się ma przekształcić w bezludną pustynię, niech obrzęd, jaki mamy spowodować z okazji przygotowania nowej oczyszczalni, wzbudzi w naszych sercach wdzięczność dla Boga Stwórcy za źródła, z których tryska czysta woda i za cały świat, który Bóg powierzył trosce i mądrości człowieka. Niech woda, którą będziemy czerpać z tej oczyszczalni, skieruje naszą myśl ku Bogu, dawcy wody żywej, tryskającej z Chrystusa, mocą Jego Ducha. Czytanie z księgi, z listu świętego Jana Apostoła. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus, stojąc, zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I słowa modlitwy poświęcenia. Boże Panie nieba i ziemi, Ty stworzyłeś wodę, aby przez nią użyśniać ziemię i oczyszczać nasze ciała. Ty posłużyłeś się wodą jako narzędziem swojego miłosierdzia, przez nią wyprowadziłeś swój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miały zawrzeć ludźmi. Pobłogosław swoim sługom, którzy z trudem pracy swoich rąk przygotowali tę oczyszczalnię, aby z niej czerpać wodę dla siebie i zwierząt. Spraw, aby wszyscy ludzie dbali o czystość źródeł rzek, jezior i mórz oraz mądrze z nich korzystali. Niech czerpiąc wodę z ziemskich źródeł, szukają Ciebie, który jesteś dawcą wody żywej, tryskającej ku życiu wiecznemu, przez Chrystusa Pana naszego. Aby ciesząc się z tej oczyszczalni, z tego wielkiego dzieła, życzę przede wszystkim nam wszystkim, abyśmy z niej naprawdę korzystali i żeby święty Franciszek z Asyżu, który jest patronem naszej parafii, a równocześnie patronem ekologii, żeby wspomagał nas, byśmy z tego urządzenia mogli jak najdłużej korzystać z radością. Dziękuję wszystkim wykonawcom równocześnie i życzę, aby cieszyli się dobrym, długotrwałym swoim dziełem. Teraz jeszcze poproszę pana dyrektora Matyjewskiego, by był przewodnikiem po tej oczyszczalni w ramach końcowego etapu wykonawczego. Tylko nie widzę, gdzie jest pan dyrektor. Jest, bardzo proszę. Panie dyrektorze, proszę serdecznie. Bardzo proszę.
To ja wiesz. To tylko się złośliwie wysyłali. Nie bać się. Ostrożnie, proszę nie strzelać. Nic się nie stanie. A jak już zabijesz, to jakieś konkretne osoby. Bardzo bym z tego w samochodzie. Co sprytniejszy. Rządu prosimy o zniesienie toastu. Przedstawiciela rządu prosimy o zniesienie toastu. To jest właśnie woda z oczyszczalni. Prosimy, prosimy tu sobie poczęstować się. Napowietrzono. Zapraszamy do stołu. Komuś tam? Ja nie. To nie jest alkohol. To jest ta woda oczyszczona. Z bąbelkami. Mineralne. Proszę nam na pana obok. Kolega nie może. Nie, dlaczego? Zobaczył się na tą panią. Też jest samochodem. Ja samochodem, ten pan jest samochodem. Są dwa samochody. Dziękuję, drodzy państwo. Ja serdecznie po tym toaście zapraszam. Jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć, bardzo proszę. Jeżeli nie, to serdecznie zapraszam na uroczysty obiad do restauracji Rycerska. Państwa zdrowie i myślę, niech ten obiekt, tu co pan inżynier powiedział, służy naszej tutaj wspólnocie. Natomiast mam nadzieję, że firma Infra Marciniak będzie podwajać swoje doświadczenia i budować jeszcze inne obiekty. U nas kolejna kanalizacja. Tego bym życzył sobie, państwu, zwłaszcza naszym mieszkańcom. Z warunkiem, że wygra przetarg. Od warunkiem, że wygra przetarg. To wielkich środków na te zamierzone przedsięwzięcia. Wszystko powiem, burmistrzu. Ja bym chciał na pana ręce podziękować determinacji w realizacji tego zadania. Panu, tej radzie, poprzedniej radzie, bo to się zaczęło jeszcze w tamtej kadencji. Myślę, że następne miasto ma wspaniały obiekt, który będzie chronić środowisko. I myślę, że dzięki temu takie rośliny będą rosły na naszej ziemi, a nie będą to pustynie. Także dziękuję, ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakie plastikowe? One jeszcze były zebrane przed ruchem i oczyszczalnią. Bo teraz może być gorzej. Teraz już będą żywe. W restauracji Rycerska. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pytano, dlaczego taka pogoda, a pogoda jest również związana właśnie z poświęceniem od góry, także proboszcz tutaj wyjaśnił nam z góry i z dołu, także nie ma problemu. Tak, jak na 20 gór, to nie jest. To jest tam tak na zbiornikach. To nie jest zupełnie prawda. To nie jest prawda. To było tylko 5 tygodni. Ja na myśli, że nie robi za ministrami.